Zebraliśmy się, by uczcić 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pierwszej europejskiej konstytucji, która była przygotowana i opracowana przez najświetlejsze umysły doby oświecenia, przez ludzi, którym na sercu leżało dobro naszej ojczyzny. Konstytucja 3 maja była na ówczesne czasy przykładem dla całego świata. Jej rozwiązania były prekursorskie, na których w późniejszych czasach wzorowały się inne państwa. Celem ustawy było wyzwolenie się spod obcej zależności, a drogą do tego było stworzenie trwałego, sprawnego i praworządnego organizmu państwowego. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Celem ograniczeń względem szlachty było zapobieżenie możliwości przekupstwa biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej, a także prawo nabywania szlachectwa. Miasta miały prawo do wysłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast. Akt ten obejmował pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej. Konstytucja 3 maja znosiła takie narzędzia władzy szlacheckiej jak liberum veto, konfederację, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska. Zniesiona zostaje też wolna elekcja, która w wieku XVIII w ogóle się nie sprawdziła. Jej miejsce zastępuje władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów. Aby czuwać nad bezpieczeństwem, wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy oraz ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa. Gołota, mieszczanie i chłopie byli zwolnieni z płacenia podatku. Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono swobodę wyznań, choć apostazja wciąż była uznawana za przestępstwo. Aby konstytucja była zawsze aktualna, co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w Konstytucji. W naprawie Rzeczpospolitej króla Stanisława Poniatowskiego wspierali wielcy myśliciele doby oświecenia. Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Stanisław Konarski, czy też przyszły naczelnik insurekcji Tadeusz Kościuszko. To oni domagali się reformy systemu społecznego, reformy organów państwa i uwzględnienia aspiracji mieszczaństwa i chłopstwa. W tych warunkach doszło do zwołania Sejmu, nazwanego później czteroletnim, który stał się polem starć między obozem reformatorskim a konserwatywnym. Nastroje patriotyczne były tak radykalne, że reformatorzy przeforsowali uchwalenie konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku. Konstytucja znalazła bardzo pozytywne odbicie w kręgach oświeceniowych Europy. Powszechnie podkreślano jej wyważone umiarkowanie, uniknięcie drastycznych posunięć, które nie doprowadziły do zamieszek, tak jak to miało miejsce we Francji czasu Jakobinów. Niestety znaleźli się zdrajcy na żołdzie Rosji. Czaru goryczy dopełniła Konfederacja Targowicka, wybuchła wojna polsko-rosyjska, a Rosjan wsparli Prusacy i Austriacy. Rzeczpospolita skazana była na porażkę. Nie uratował jej wybuch powstania kościuszkowskiego. Polska nie była w stanie przeciwstawić się potędze trzech mocarstw. Po drugim i trzecim rozbiorze zniknęła na 123 lata z mapy Europy. Zniknęła z mapy Europy, ale naród przetrwał, a Konstytucja 3 maja stała się dla Polaków punktem odniesienia, do którego nawiązywali uczestnicy zrywów i wojen niepodległościowych. Dziś poprzez swoją obecność, również poprzez symboliczne złożenie kwiatów pod pomnikiem Orła Białego w Białogardzie, składamy cześć tym, którzy przyczynili się do rozwoju Rzeczypospolitej, do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Święto Konstytucji 3 maja to jedno z tych świąt, które powinny jednoczyć Polaków.
Bez wspólnej pamięci i symboli wspólnota narodowa, również nasza lokalna, nie przetrwa. Drodzy mieszkańcy, dzisiejsze obchody to świadectwo naszego patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Pamiętajmy, jak dużo musieliśmy przejść, aby móc teraz żyć w wolnej Polsce.